Cześć dzieciaki, to ja, wasza lekarka, bajkopisarka i wróżka Zuzia. Oczywiście jest z nami moja mała pomocnica, moja reżyserka, Hania. Słuchajcie, dzisiaj wyjątkowo na samym początku chciałabym pozdrowić małą Alunię, która mieszka w Przodkowie. I Alu, specjalnie dla ciebie rozpuściłam dzisiaj włosy. Dobrze, moi drodzy, zaczynamy. Słuchajcie, dzięki bajkom, które do tej pory obejrzeliście, wiecie, co znajduje się w waszym brzuchu. Zuśka, pamiętasz wszystko, co w tym brzuchu się znajduje? Zuzia tak szepcze, że chyba tak, ale nie jest pewna. No dobrze, to słuchajcie, co jest najzdrowsze dla dzieci? Czy jabłko jest na przykład zdrowe? Tak. No to wyobraźmy sobie, Zuśka, że jesz jabłko. No i gdzie jabłko trafia? Do brzuszka, prawda? No dobra, ale jak ono tam trafia? Uwaga, przypominamy sobie. Jabłko trafia do systemu długich rur. Te rury to przewód pokarmowy. Popatrzcie, jak wyglądają. Przypomnijmy sobie. Najpierw nasze jabłuszko wpada do przełyku. Potem dostaje się do żołądka, gdzie jest rozdrabniane. Następnie leci do jelita cienkiego, gdzie jeszcze bardziej jest rozdrabniane, a potem do jelita grubego. No tak, ale jabłko zawiera dużo ważnych rzeczy. Takich, można powiedzieć, skarbów. Na przykład witaminy. Czy pamiętacie, że w waszym brzuchu jest skrzynia skarbów? Tak. A pamiętacie, jak ta skrzynia skarbów się nazywa? Wątroba. No pięknie. Zaraz wam pokażę, jak wygląda wątroba. Popatrzcie. To jest właśnie wątroba. Można powiedzieć, że wątroba to jest taka szefowa, dyrektorka albo pan dyrektor w waszym brzuchu. I wątroba właśnie zbiera wszystkie cenne skarby, które zjedliście i dzięki temu rośniecie, macie energię do biegania i jest wam ciepło. No dobrze, ale z reguły jak jest pan dyrektor albo pani dyrektor, to chyba ktoś jej w tym pomaga, prawda? Tak. I mamy jeszcze jej koleżankę, która dba, uwaga, uwaga, o cukrowy porządek. Kto rozprawia się z cukrem w naszym brzuchu? Pamiętacie? Nie. To jest trudna nazwa, to przypomnę. Trzustka. A jak wygląda trzustka i gdzie ona jest? Popatrzcie. Tak, to jest właśnie trzustka. No to super. Kacperek. Kacperka dawno z nami nie było. Cześć, Kacperku. A Kacperek się mnie pyta, bo Kacperek bardzo lubi pić wodę. To bardzo dobrze, Kacperku. A co się dzieje z wodą, którą wypijamy? Hania, ty wiesz, co się dzieje z wodą? No to powiem wam. Woda, którą wypijacie, tak samo trafia do tych samych rurek, czyli do przewodu pokarmowego. No dobra, no ale jak się tak napijecie i napijecie, to co się dzieje? Chce wam się co? Tak, tylko że woda najpierw wpada do przewodu pokarmowego, a potem stamtąd trafia do fabryki siuśków, w zasadzie do dwóch fabryk siuśków, czyli do nerek. I potem nerki, jak są takie bardzo mądre i część wody wezmą z powrotem, bo wiadomo, że woda jest nam bardzo potrzebna, ale te niepotrzebne rzeczy z nerek spływają moczowodami do pęcherza moczowego. Idziecie do toalety. No dobrze, czyli już wiemy, co znajduje się w naszym brzuchu. Ale czy nasz brzuszek jest ważny? No oczywiście, jest bardzo ważny. A czy w naszym brzuszku jest ktoś, kto pilnuje, żeby się nic złego nie stało? Zapomnieliśmy jeszcze o jednym narządzie. On przypomina księżyc. Pamiętacie, jak ten narząd się nazywał? Pewnie nie, bo to trudna nazwa. Ten narząd jest takim sitkiem. To śledziona. Śledziona wyłapuje bakterie, które mogłyby zaszkodzić naszemu brzuszkowi. I śledziona produkuje również żołnierzy,
którzy rozprawiają się z różnymi właśnie na przykład wirusami, bo śledziona produkuje przeciwciała. Czyli całkiem sporo rzeczy jest w tym waszym brzuchu i wszystkie są bardzo, bardzo potrzebne. No dobra, moje drogie dzieci, na tym kończymy nasz odcinek magicznych przygód. A kto to? Cześć! Czy poznajecie tego szkraba? To Nieruszaczek. Nieruszaczek powiedział, że ostatnio mu się nudzi i chciałby, żebym go gdzieś zabrała. Dobra, Nieruszaczku, to porozmawiamy o tym w następnym odcinku. Do zobaczenia. Pa, pa!